Buty zawalone w kombajnie. Takim zajebistym jak moja siostra, to się naprawdę trzeba urodzić. Działka bardzo, bardzo, naprawdę bardzo blisko domu. Więc taki zestaw nam pasuje w zupełności. Z plonu tak naprawdę w tym roku jesteśmy bardzo zadowoleni. Zobaczcie, jaki fajny kaliberek. Nie to, że biorę, specjalnie wybieram, tylko zobaczcie, praktycznie jeden w jeden jest naprawdę fajnej wielkości. Zobaczcie. Buraczki, jak zawsze, z przeznaczeniem na sok oraz barwniki. Oj, kto nic nie robi? Kto nic nie robi? No właśnie, ty nic nie robisz. Tak, co robisz? Łóżko zjeżdża. Łóżko ci zjeżdża. Panie, nie pchaj się pan tak. To pan taki wyrywny. Jak za teściowo. O, już się zatacza.
Witam Was z pola buraka ćwikłowego. Wera siedzi sobie z Nikusiem w kabinie, a ja rabotaju sobie z mamusią na kombajnie. Wybieramy to, co trzeba, to, co nie pasuje nam do odbioru, bo do odbioru jest tylko burek ćwikłowy, a nie jakieś grudy czy jakieś korzenie, nie wiem, kamienie, co tam akurat się trafi. Także ja aktualnie znajduję się na polu z racji tego, że dojechaliśmy do miedzy przysłowiowej. W sumie też prawie mówi się miedza w sumie. To mam chwilę przerwy. Także u nas ogólnie pracowicie. Mówiłam, że będzie pracowicie. Ten sezon jest naprawdę bardzo intensywny. Zaczęliśmy od zasiewów i tak dalej. Później były opryski, nieopryski. Następnie co? Następnie już w sumie były żniwa. Po żniwach mamy buraka ćwikłowego. Następnie mamy siewy ze zbiorem marchwi, a następnie kukurydzy. Jeszcze w międzyczasie miałyśmy siew rzepaku, który zapewne już widzieliście na naszym kanale. Po raz pierwszy metodą strip-till. Zobaczymy, jak to się nam sprawdzi. Jestem bardzo tego ciekawa. O, mama sobie na malinkach aktualnie jest. No, taka to pożyje. Ale każdy wykorzystuje wolną chwilę, tak jak trzeba. No. Także tak wyglądam w wersji roboczej. Póki nic tutaj nie pracuje, pokażę Wam, jak to wygląda ze strony takiej roboczej. Tutaj mamy komputerek, na którym możemy kliknąć i dać znać, że coś się u nas dzieje, aby się zatrzymał. Tam z tamtej strony Wam podejdę i pokażę, jak to wygląda. Tędy nam lecą buraczki, pod spodem są transportowane i wpadają tutaj, a to działa tam. To działa nam jak taki taśmociąg i tym wyciągnikiem są transportowane na przyczepę. A tutaj mamy taki śmietnik, gdzie rzucamy po prostu jakieś właśnie jakiś odrzut. Jestem na stanowisku z drugiej strony. Tutaj aktualnie mamy takie pokrętło do przepływu oleju, którym sobie albo zakręcamy, albo przykręcamy. W zależności oczywiście, w jakim tempie chcemy, aby chodziła nam tutaj taśma na stole. Tutaj to jest właśnie ta taśma wyciągnikowa, którą jest transportowany buraczek na przyczepę. Tu spod spodu widzimy taśmę główną. I z przodu mamy dwa bębny oraz lemiesze. Po dwóch stronach mamy dwa talerze tnące. Także tak wygląda u nas kopanie buraczka. Burak w tym roku jest u nas siany z nawigacją, ponieważ w tym roku założyłyśmy nawigację do naszego małego smarfusia. Jest to nawigacja firmy Swawerken. Jest to firma nowa na rynku i mamy już pewne odczucia odnośnie tej nawigacji, ponieważ wiosną była ona zakładana i naprawdę bardzo fajna nawigacja. Przede wszystkim niski koszt, świetnie mamy ją ogólnie zainstalowaną, świetnie podłączoną, także naprawdę nie widać, że coś w tym ciągniku było robione. Jest ona idealnie podłączona i tak naprawdę od wiosny użytkowania, jak już wspominałam, nie widzę żadnych minusów danej nawigacji, także jeżeli jesteście taką nawigacją zainteresowani, to możecie pytać swoich lokalnych dealerów o nawigację firmy Swawerken. I tak, drodzy Państwo, to leci z rana do nocy. Od nocy do rana często, bo terminy gonią, ale przejeżdżamy kolejne kółeczko. My już na zapalonych światłach, bardzo jeszcze niepotrzebne w ciągniku. Ach, już wolałabym być czasami tym psem, który tam jeździ w tym ciągniku. I dziś jako ciekawostkę Wam powiem, że na polu znalazłam zaskrońca, czyli węża. Zabiłam mysz, bo była mi pod nogami, a nie boję się akurat takich zwierzątek. A na podwórku znalazłam spasionego szczura. Także dzień pełen rewelacji. Zobaczcie, że to na tym poziomie obowiązków. Wszystko leci obok mamy. Także tak wygląda to w wersji robocie. I naprawdę w tym roku jest fajnie. Pracowicie.
przyczep. Dziecko śpi. Co, Vera? Miałam nie być, nie widać. Mamy niestety awarię. Musimy zjechać z pola. I niestety dzisiaj koniec. Na dzisiaj koniec. No tak by to wyglądało. Niestety to się nazywa złośliwość rzeczy martwych. No pokaż się, Vera. Normalnie matka Polka. Jeszcze chcesz? Tak się żyje. No. Więc w sumie zaraz będziemy kończyć vlog. Iż ponieważ mamy awarię i musimy zjechać z pola. Mówiłyśmy już o tym, Vera. Tak? Tak, mówiłyśmy. Oj, coś się pomontuje z tego. No. Także składamy się. Mama już jest na kombajnie. Muchy mi napuszczały. Trudno. Vera mówi, że źle wygląda. Ale co ona tam wie? Tata zjeżdża pod spawarkę. Vera pod pryzmę. Do kiprowania, także idę jej akurat pomogę. Więc taką to z grubsza wygląda u nas zbiór buraka, ale błyska. Chyba coś się kroi. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Także subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Komentujcie, lajkujcie, a ja się z wami żegnam. Życzcie nam powodzenia. Dawajcie znać, co słychać u was.